Werner Rathmeier w żółtym plastronie. To oznacza, że jest on liderem aktualnej klasyfikacji Pucharu Świata. W tym sezonie wpisuje się doskonale. Wygrał dwa pierwsze konkursy. W trzech następnych zajął drugie miejsce, ale w Oberstdorfie mu się nie powiodło. Był 11. No i tutaj też troszeczkę słabiej się wpisuje. Oczywiście w stosunku do oczekiwań, jakie wszyscy wiążą z liderem klasyfikacji Pucharu Świata. No i podobny ten skrót nie był jak na niego aż tak dobry, tak długi. Ale był to skok piękny, dynamiczny, zakończony poprawnym lądowaniem i pewnie obejmie prowadzenie po tym skoku. Jak dotąd? 98,8 metrów.